Gdzie ten jest z dzióbkiem? No w mordę i nożem, no. Wiecie co, ja już naprawdę, ja mam siebie powyżej uszu. Ja mam siebie powyżej uszu. Już takie cuda to tworzę, że Matko Boska, no. Był piękny z dzióbkiem, to... Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie na kolejnym filmiku na kanale Beauty 60+. Kanał się nazywa Beauty 60+, ponieważ ja nazywam się Marga do tego wszystkiego i mam 60+ lat, a dokładniej w sierpniu skończę 65 lat. Kanał jest dla tych widzów i nie tylko, którzy uznają, że za pomocą makijażowych sztuczek można zrobić taki makijaż, żeby ukryć te nieciekawe cechy, a na światło dzień wydobyć to, co ładne jest w człowieku. Kochani moi, witam Was jeszcze raz serdecznie, witam tych, którzy przychodzą, ponownie witam i witam ponownie i witam nowych oglądaczy, jeszcze nie subskrybentów, z prośbą o subki i o subskrypcję oczywiście, ale wtedy, kiedy będziecie na 100% pewni, że ten kanał Wam się podoba i chcecie go oglądać, kochani. Z czym do Was dzisiaj przychodzę? Przychodzę do Was dzisiaj z Halloween albo po naszemu Spotlight makijażem 60+. Widziałam na jednym bardzo renomowanym kanale niemieckim, jak kobieta robiła, proszę Was, od dupy strony. Zaczęła od kresek, zaczęła od czegoś, później coś tam budowała, później coś tam jeszcze było, a w rezultacie domalowywała jeszcze, bo takie widocznie pasowało i ten makijaż jest bardzo ciężki i taki ni w ucho, ni w oko. Nie wiadomo, o co w nim chodzi. Niby wiecie, no jest to ten spotlight, ale naprawdę jest zbyt ciężki. Zamiast tych ciężkich krech, które zaczęła jako pierwsze, po prostu przypięłabym ach ze dwie kępki i już od razu by inaczej to wyglądało. I postanowiłam jak pisałam w tych tytułach, że makijażystka niezawodowa radzi. A zatem zapraszam. No to co, moi mili, zaczynamy. Przesunęłam się do Was i teraz zacznę od tej bazy, którą już raz użyłam i jestem normalnie wow. No szok. Dla mnie to jest ta baza, to jest absolutny szok. Czekajcie, tu mam, dobra, niech mu będzie, że on tu jest. I biorę sobie, ona jest taka ciemnawa, ale to, moi drodzy, nic nie daje, można sobie ją przesunąć na górę. Znaczy nic nie daje, nic nie mówi, nie? Czy jak to się mówi, że to jest psioryba, nie? O, i porządnie sobie ją tu wetrzeć w te powieki. Jak Boga kocham, tak trzymającej bazy to ja nie widziałam, jak 65 lat prawie na tym świecie żyję. Bo oczywiście przed zrobieniem brwi i tak dalej przeciągnęłam tonikiem powieki. Ta baza wygląda właśnie tak. No twarz mam zrobioną, wezmę trochę więcej, wiecie, z ciekawości. Twarz mam zrobioną, kochani. Mam na twarzy, muszę iść do okulisty za każdym razem, od optyka, to wszystko ponaprawiać. Także mam już zrobione, na twarzy mam tym razem upiększacz z, z Glam Shopu i będę go kombinować z Bingo. No, to kombo jest po prostu rewelacyjne, moi drodzy. Więc bazę zakręciłam, tu jeszcze troszeczkę ją po tych powiekach, nie? Po rozklepuję i właśnie przychodzę do Was, moi drodzy, z makijażem z
spotlight, albo to się też nazywa halo. Dzisiaj wziąłam pędzle z Be Perfect i wzięłam pędzle Kainano. Przeczytałam je i miałam zapamiętać. Koko, coś tam, nie? Ale okularów nie mam, to jak zdejmę okulary, jak założę okulary na początku, moje drodzy, muszę się tu przesunąć, tak żeby, bo ten, nie wiem czemu on tam tak krzywo stoi, no ale tak ma być widocznie. Myśliłam, tak ma być, także tym sobie tutaj ten, żeby nie było, nie? Żeby się nigdzie nie rozpindalał i nie chodził sobie po obcych landach, nie? To widzicie, jak to jest, nie? To sobie po obcych landach i później tak. Oczywiście, że użyję Anknok paletki i będzie to, moi drodzy, to ten makijaż będzie niebiesko-fioletowy. O, tak sobie postanowiłam. Teraz biorę sobie taką dosyć szeroką, nie, dosyć spory ten pędzelek i sobie biorę niemieckiego i sobie nim, co on mi jest za bardzo z... On jest za bardzo, kochani, związany, nie? No i sobie tak, o, tak robię i tak sobie robić będę. Tamto oko chwilowo zostawiłam, bo ja mam zamiar wyjątkowo chcę zrobić w dwóch językach, bo po prostu się patrzeć nie mogłam. Ale wiecie, to jest takie dobre, jak ja się patrzeć nie mogę, bo to mnie inspiruje, nie? To mnie inspiruje i jest fajnie i jest cacy, nie? Ja, wiecie, to jest dopiero sztuka, nie? Jeszcze w łazience, jak byłam, jak zbierałam, że będę już wiedziałam, o czym wam mam opowiadać, ale opowiem wam to, czego nie miałam opowiadać, a mianowicie, moi kochani, na YouTubie znalazłam Wojnę domową. Pamiętacie, nie? Ten serial z Aliną Janowską, z Kwiatkowską, Ireną, tak ci mężczyźni się, aktorzy nazywali, nie mam pojęcia. Jak się dłużej, to jest turkusowy ten kolor, nie? No i normalnie, wiecie co, 4 odcinki na razie są i jakoby to Gruza robił, nie? Reżyserował. On podobno mu odbiło, nie? Z tego, co ktoś mówił, to jak tej górniak, czy jakiej tam. I kochani, no rewelacja. Ile tam jest odnośników do komuny, to się w głowie nie mieści. Ten serial był w 60-tych latach kręcony i po prostu, no dla mnie to jest rewelka, powiem wam. Że to jest tak miłe, przypomniało mi się takie miłe czasy, jak człowiek czekał na ten film, nie? Na tą Wojnę domową, świetny był, naprawdę świetny, doskonały był ten film. Okej, do tej pory już mamy, moi drodzy. I co? I będziemy teraz na bokach, na początek bym trochę poprzedsięwzięła. Tutaj go se tutaj. To nie jest wcale skomplikowany makijaż, nie? Tylko mówię, no, widziałyście kiedyś, że zaczynano makijaż tego typu od robienia kreski? Bo ja nie. Dla mnie to był szok, jak to zobaczyłam, powiem wam tyle. Że to był normalny szok, że ktoś zaczyna makijaż tego typu robić od kreski. Sami widzicie, że nie za bardzo mogę ten, nie? Mogę się wypowiadać na ten temat, bo mnie z lekka mnie zatyka, tak jak. Tutaj sobie trochę go ale mimo to pociągnę sobie, nie? O. I tu rozblendować. Do znudzenia, kochani, do znudzenia blendować, naprawdę. To jest podstawa. Podstawa, proszę was,
makijażu. Blendować, blendować, blendować to trochę do góry. O. I o, i o, i o, i o. Dobra. Tak trzeba, wiecie, na, mniej więcej na środku. Ja z moim astygmatyzmem, to z tym środkiem troszeczkę u mnie jest, no, kulawo. No i kochani, przyszłam do Was. Oczywiście wblendowywałam ile się dało tego, nie, żeby nie było plam, żeby nie było tego typu rzeczy w to oko. To samo i teraz wyznaczymy sobie, dokąd ten spotlight ma, moi drodzy, sięgać. Więc na środku oka robimy sobie tą dosyć sporą kropkę. O, i odbijamy sobie tu. I kochani, dotąd jest nasz spotlight. Ma dotąd sięgać. Tak to wygląda, kochani. Tak mniej więcej, żeby było. O, i to samo. Tu trochę krzywo założyłam, nie? Ale to wszystko, wiecie, jest relatywne, tak się to mówi? Po niemiecku, relatywne? No dobra, okej. Okay. Co weźmiemy? Weźmiemy najpierw, moi drodzy, teraz anknok tego byżyku. Tego byżyku, który jest tu pikiem. Jego weźmiemy tak naprawdę mało. Widzicie? I tu do tego. Widzicie? Mało go. Weźmiemy. Wiecie co? Ktoś napisał ostatnio komentarz, a w tym komentarzu było słowo bułka. I ja normalnie powiem Wam, czy to miało być w środku, ja powiem Wam szczerze i z ręką na sercu, mówię, przecież to jest byk. Przecież to jest byk, że bułka pisze się przez łuk z kreską. I później tak, napisałam to bułka, nie pasowało mi. Wiecie co, to jest, no mówię, to życie tutaj. Nie chcę, wiecie, się chwalić i tak dalej, ale dużo ludzi mi mówi, że po 35 lat będzie w tym roku mojego życia w Niemczech. I dużo ludzi mówi, że mi ten język polski wcale nie słychać po tym, po nim, że ja mieszkam tyle lat w Niemczech, nie? Teraz wezmę tą skrewę, no i zobaczymy. No i z tą wojną domową to się tak porobiło, że ja od dwóch dni chodzę i podnoszę. A w ogóle w jednym chyba z pierwszych odcinków, który był odcinek drugi czy trzeci, Magdalena Zawadzka śpiewała piosenkę Karin Stanek, prawie pewna jestem. Tak się bardziej puchaty, żeby się więcej na niego zmieściło. No. Ściło to haluje. Porobię. O! I teraz ten srebrny. No palucha jednak. I go tym niebieskim. I tak, kochani, trochę muszę go wyprostować tą stronę, bo naprawdę krzywo zrobiłam. Ślepa baba. No ale co zrobisz? Ślepiej nic nie zrobi. Może ślepą, bardziej ślepą zrobić. O. To tak. Sobie tylko trochę. O. Nie? No i tu sobie u góry też tak delikatnie pomiąchałam. Myślę, że to chyba będzie ok. Co? Tak o. No to
ciemny. Teraz weźmiemy ten ciemny, tym, który zrobiliśmy. I sobie, moi drodzy, o, to zrobiliśmy. Tak czy nie? Tak czy nie? Tak, zacząłem się tak pocić, że się wystraszyłam. Kurczę, co jest grane, nie? No i mówię, ta piosenka za mną i ta Magda Zawadzka, ale to była piosenka Karin Stanek chyba, Nie bądź taki szybki, Bill. I ona ją prezentowała, szczuplutka, młodziutka, śliczniutka, Madzia Zawadzka. I wiecie co, tak się poczułam, że młodo. Tak, wiecie, ta młodość tak przyszła. Człowiek znał te piosenki, bo to był ten Big Beat, nie? No, a ja w tych na początku 60-tych lat to gówniara była, dzieciak. Nie, ale u nas w domu zawsze muzyka była bardzo, bardzo ważna, moi drodzy. Bardzo, bardzo, bardzo. I jeszcze bardziej. Okej. Okay. Okej, kochani, to teraz robimy dół. W drugim, tym pierwszym oku w sumie. Najpierw tym jaśniejszym, niebieskim pociągniemy. Lećmy. Dolną powiekę możemy malować, dopóki się te, nie? Dotąd. Jak kochani, koniecznie już chcemy mieć kreskę nad tą, na powiece, to robimy tak, że na powiece robimy ją cieniutką, jedynie możemy sobie, tak jak tu, pogrubić skórkę. Widzicie, jak ja mówię, nie jestem artystką make-upową, tylko jestem hobbystką. Reszta, kochani, poza konkursem, bo wszystko, co ważne, chciałam, zrobiłam i jak będę gotowa, wtedy do Was się zgłoszę. A zatem, kochani, oto moja. Mój makijaż. A zatem, kochani, widzieliście, jak wygląda u mnie spotlight,
Jakby kreskę też można dać, czemu nie? Ale ta kreska ma nie obciążać tego oka. Nie jest tak, że tutaj, wiecie, nawalone, że tymi oczami ledwo ruszasz rzęsami i ten, bo sobie coś wymyśliłaś, nie? Nie jest obciążający każdy makijaż, każdy, nawet taki ostry, ma wyglądać lekko. Nie, że on przytłacza twarz, przytłacza twoje, powieki ruchome, nieruchome i tak dalej, moi drodzy. Tym samym sposobem też przy okazji sprawdziliśmy następne kolory z paletki Anknoch. Także będę dalej wymyślała coś, aż nie wykorzystam wszystkich tych paletek. Bo do rzęs użyłam 4 maskary. Kobo, najpierw była ta. I było Kobo i na koniec była ta z Eveline. Rzęsy moje rosną powoli, staram się nie zapominać. Sklerozę mam potworną, nie? Ale jak zapomnę na przykład wieczorem, no to następnego ranka w ciągu dnia staram się, bo nie smaruję 2 razy rano i wieczorem, tylko wieczorem przy wieczornej pielęgnacji, kochani. Także tak to wygląda. Pomadkę mam z Kobo, z tego, to co się kleju, ale jest przepiękna, prawda? I zostawiam ją taką satynową, matową. Na ustach mi się bardzo podoba. Co jeszcze? No, wzięłam 2 komplety, wszystkiego tu używałam chyba. Jeden komplet jest z Be Perfect, ten fioletowy, nie był drogi, a ten już mam, o czekajcie, to jest, nie? Ten żółto, co przeczytać, do kolor. O, taki on cały te, wie, leżą, nikt ich nie rusza, to się zlituj nad nimi i ten sobie tutaj otworzyłaś i teraz sobie ich używaj, chociaż trochę. Bo masz tych pędzli, więc tamte lepsze czy gorsze możesz wyprać, ale do tego też muszę się zabrać, kochani. Przede wszystkim chciałam Wam podziękować za uwagę, za kciuki, za komentarze, za subskrypcję. Kochani moi, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że jesteście zdrowi, że nie macie problemów, tak Wam życzę. Spokoju, zdrowia i bezproblemowych, moi drodzy, dni. Z całego serca Marga Eska Wam życzy. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że sami widzicie, że można spokojnie mieć 64+ i sobie ominąć pewne partie oka i zrobić sobie całkiem, moim zdaniem, przyzwoity halo albo spotlight, prawda? Prawda? No. I tyle. Kochani moi, więc, no co, widzimy się już całkiem niedługo w następnym filmiku. Pa, pa! Mwah. Mwah.